Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie po raz kolejny na Bermudach. Kurczę, mam nadzieję, że wam się podoba ta seria, bo jeszcze nie widzę waszych reakcji pod poprzednimi odcinkami, a no nie mogę się powstrzymać, mam ochotę w to grać. Jak mam ochotę w to grać, to mam ochotę to nagrywać i tak sami rozumiecie. Dobra, ostatnio Dr. Winters awansowała nam tutaj. Rzućmy zatem okiem na to, co można by jej tutaj zrobić fajnego. Wytwarzanie przedmiotów, pozyskiwanie przedmiotów, medycyna to wiadomo i inteligencja. Plus łowiectwo. To są rzeczy, w których ona się specjalizuje. Zatem dorzućmy sobie trochę do craftingu, trochę do zbieractwa. Może do inteligencji, tak żeby wyrównać. No i trochę do łowiectwa. Może być? Pewnie, że tak. Ona ma już czwarty poziom. Jak tam pozostałe postacie? Yuri, czwarty poziom. Julia też czwarty. Bob ma trzeci. Alicja ma drugi i trzeba wyznaczyć jakieś dodatkowe zadania. Zresztą ona się świetnie zna na eksploracji, ale i scavenging jest dobry, ale jak już zrobimy maszynę, znaczy właściwie maszynę, jak zrobimy coś do gotowania, to pewnie ona tam będzie spędzała dużo czasu. I Liana też potrzebuje jakiegoś zajęcia takiego, dzięki któremu mogłaby awansować. Wyślijmy ją jeszcze tutaj do wynalazczości i zobaczmy, co za teren nam się tutaj odkrył ciekawy. Wielka muszla. Może jakąś perłę znajdziemy, no ale... Co tu jest potrzebne? Siła przede wszystkim w tym zajęciu. No, czyli do tego celu najbardziej się przyda Yuri. On oczywiście zostanie zaatakowany, no... Przez wąża. Ale nie jest ranny specjalnie, więc spoko. Aha. O, proszę. Trochę żeśmy się zmęczyli, ale odkryłem dwa interesujące przedmioty. Zobaczmy, co to są za przedmioty. Cudowna... O, minus 10 do wszystkich stanów. A co my tu mamy? Plus 1 do wszystkich umiejętności. Okej. To zobaczmy sobie na Ilianę. Damy jej plus 1 do wszystkich umiejętności. Okej. Muszę przyznać, że lubię tą dziewuszkę. Ona ze względu na wysoką inteligencję zdobywa piekielnie dużo punktów z każdym poziomem i dzięki temu jest strasznie wszechstronna. Tak sobie myślę. Tak sobie myślę. Chociaż w zasadzie... A, harvesting to żeśmy się nad... Wiedza i harvesting. Nie ma tak dużo umiejętności, ale dopiero ma drugi poziom, więc spokojnie. Więc spokojnie. Alicja, eksploruj. Dr. Winters. Czy warto, tak zerkam, czy warto użyć na przykład minus 10 komuś, ale chyba nie. Ten biedaczyna jest zmęczony. Ci też zmęczeni. Jak tu u nich z depresją? 16? 19? Tak, oni muszą przegadać. Bob spędził trochę czasu łowiąc ryby. To wpływało źle na jego depresję. Liczyłem na to, że będzie miała level, ale... No, szybko się z depresji wyleczył Bob. Thief. To jest, na szczęście to jest pozytywny perk. Oznacza, że umiejętność skradania się dwa razy szybciej wzrasta niż normalnie. Julia tylko odpoczywa, ale strasznie ona powoli odpoczywa, to... Znaleźliśmy dwa owoce. Jak z linami. Piąty level ma Yuri. I cztery liny odnalazł. Nieźle. A jak sobie poradzi Alicja? Trochę zmęczona, ale generalnie jest okej. Dobra, zobaczmy, jak z jedzeniem. Grillowany stek z sosem paprykowym. Pizza pepperoni, podwójny ser, podwójne pepperoni z dodatkową szynką. Ze skrzydełkami kurczaka. I wielkim czekoladowym ciastem. I żeberka barbecue. Pełno, pełno takich. Już nie mogę znieść tych owoców. Wzrósł mu głód. No nie wierzę po prostu. Ale nie tak źle jest z głodem, prawda? Masz, Bob, zjedz ryby. Okej, dobrze to zniósł. Martwię się powoli o poziom głodu moich. Znaczy poziom sickness, czyli choroby. Okej, zjedzmy to do końca.
Ale nie jest źle, nie jest źle. Jeżeli jesteśmy u wszystkich poniżej 10, to tylko się cieszyć. Jeszcze Julia, Julia, ale Julii dorzucimy owoce i będzie dobrze, nie? No, jeszcze trzeba by Alejandro. Dobra, są poniżej 10. Alejandro jest trochę chory, ma z humorami problemy i bardzo, bardzo zmęczony. Alejandro musi sobie pospać. Bob, wracaj do łowienia rybek. Ja w zasadzie myślałem, że to go będzie leczyło z depresji, no bo to... Ta Julia jest bardzo zmęczona. Może trochę spędzi czasu jeszcze przy ognisku, gadając sobie z Jacobem. Zobaczmy, jak wygląda Iliana. Zdobywa chyba doświadczenie. Sprawdzimy sobie wszystkie postacie. Oczywiście zmęczenie jej rośnie. Ale co jeszcze? Inteligencja i wiedza. Okej, okay, w porządku. A jak tutaj wygląda sytuacja na stole crafterskim? Czy możemy już wytwarzać? Brakuje nam ciągle linii, liny i brakuje nam kamienia. Alejandro, czy ciebie ktoś mógłby zastąpić tutaj? Będziemy o tym myśleli później. Ale najpierw Yuri. Yuri. Yuri jest mądry. No bardzo ładnie. Tylko że inteligencji ma wyraźne braki. Wytwarzanie przedmiotów podniesiemy mu. Co jeszcze? Konstytucja. A niewiele. Kurczę, ma strasznie wysoką konstytucję. Czemu tak jest? Ma strasznie wysoką konstytucję. Ale odzyskuje tylko 8 do 11 punktów, kiedy bierze, kiedy drzemie. To nie jest za dużo, nie? Może dorzućmy mu do skradania się, co? Bo on strasznie obrywa za każdym razem. Może to nie były najlepsze wybory, ale... Pal licho. Więc ta parka zostanie tutaj, zakładam. Dobra. Ten Alejandro... Użyj sobie tego, co? To poprawi jego. Co tam jeszcze masz ciekawego? Chory nie jesteś. Może trochę jesteś głodny. Zobaczmy, jak wyglądają nasze zapasy wody. Jest ok. Ale przelewimy sobie dwa owoce. Jak z ogniem? Jest też ok. Bardzo ok. Wiesz co, doktor Winters, może ty też posieć. Właśnie ty się zdrzemnij, co? A Julię też wyślemy do drzemki. I tego też. Niech się zdrzemią zamiast zdrzemną zamiast gadać. Mam nadzieję, że Bob sobie poradzi, nieźle. I myślę, że Ilianę też przyniesiemy tutaj do Boba. Będą coś robili razem, chociaż zastanawiam się, czy Iliana czasami nie ma umiejętności, które sprawiają, że ona trochę gorzej się w grupowych zajęciach spisuje, ale chyba nie. Chyba nie. Kto jest tutaj w najgorszym stanie? No to Julia. W zasadzie jej też można by... Dobra. Damy Julii też tą cudowną miksturę. No i super. Ale i tak się jeszcze zdrzemnie, prawda? Ano. Zdecydowanie dr Winters potrzebuje odpocząć. A Alicja świetnie sobie radzi podczas eksploracji. Bardzo mało odzyskują. Oj, nie dogadali się zupełnie. Tylko 3 ryby żeście? To jest fajne, że nie powoduje wędkowanie, nie powoduje zmęczenia. Tą depresję powoduje. Tak sobie myślę, no bo siedzą, nie wiem, patrzą w wodę i... Może to to... A, dwie liny. Ciągle mało. Eksploruj, droga Alicjo. Poznała kolejny teren. Mamy niezły kawał wyspy zbadany już, co? Powiedziałbym, że tak... No nie, nie wiem, czy niezły 15%. Wielkie drzewo figowe. Wow. Można ściąć drzewo, ale potem ono znika. I można zebrać owoce. No, przeszukajmy, kto jest najlepszy w harvestingu? Ten nasz gentleman, ale on się słabo skrada. Więc wyślemy Julię. Jest. Okej, okay. Tinder można odnaleźć. O, Tinder. Dobra. I być może zbierz owoce. Też wyślemy
Julię. To było dobre, żeby ją szkolić w zwieractwie. Trochę owoców żeśmy zebrali, ale większość jest trudna do znalezienia. No, w zasadzie można tylko ściąć to drzewo, ale może... Ja wiem. Może poczekajmy. No, tutaj trzeba by naprawić trochę. Okej, naprawiliśmy obóz sypialny. A to warto zwracać uwagę, żeby się nie posypał. Potem trzeba będzie budować od zera. No dobra. Dobrze było, żeby się... Niech Julia spędzi trochę czasu z mężem, a Iliana niech sobie odpocznie. Taki mam plan. Ładnie. Teraz wypoczęli. Może to też pora. Może poranne drzemki nie są takie efektywne. Kurczę, mało tych ryb ostatnio łowi. Ale mamy więcej owoców, bo żeśmy też znaleźli na drzewie. Trzy liny, okej. Okay. Lina Alicji. Cały ciężar exploringu. Fantastycznie sobie radzi dziewczyna. Podoba mi się to. Mamy nowy obszar do zbadania. Oj, kochanie, moja ty słodyczy, weź to. Co takiego? O, dziękuję pani Alice. Ale nie potrzebuję więcej jedzenia niż inni. Dlaczego pani mi daje więcej jedzenia niż inni? Potrzebujesz tego. Naszym obowiązkiem od dorosłych jest dbanie o ciebie. Mogę o siebie zadbać sama. O, uwierz mi, ten świat jest znacznie bardziej niebezpieczny i niewybaczający niż myślisz. Moja droga pani, ja mieszkałam na Syberii. No tak, oczywiście. Jesteś twardą dzieciną. Ale pozwól, że się tobą zajmiemy. Jesteś naszą przyszłością. Musimy wszystko, co mamy, dać tobie. Ale nie zapominaj, że twoje życie też się liczy. Nie możesz wystawić ceny za ludzkie życie. Bazując na dobrych i złych uczynkach, życie to życie. Oczywiście, kochanie. Oczywiście fajnie być idealistą, kiedy jesteś młoda. Staraj się utrzymać ten sposób myślenia tak długo, jak tylko możesz. Ale prędzej czy później się zestarzejesz. Jak my wszyscy, chciałoby się rzec. Iliana fanką Alicji nie zostanie, coś mi się zdaje, bo to... Iliana lubi być samodzielna. No dobrze, ryby. Oj, ona tak ciężko znosi to jedzenie ryb. Szczęście mamy zacny zapas owoców. Ale ryby trzeba zjeść, bo one się zmienią prędzej czy później w niejadalne coś i... I to nie przyniesie tak dobrego efektu. Czy komuś jeszcze ktoś powyżej 10? Nie. Jest okej. Okay. Jest bardzo okej. Okay. Tylko zmęczenie nas tutaj. Doskwiera nam zmęczenie, o tak. Zobaczmy, co tam ciekawego udało się odkryć. Słodkie zwierzątko. Nie no, my tu walczymy o przetrwanie. Okej. Uwa. My je upolowaliśmy. Tu już więcej nic nie ma? Nie ma. Mamy mięso, niestety surowe. Jak tam wygląda sytuacja? Kurde, mam linę, ale skończyło się drewno, bo musiałem drewno przeznaczyć na naprawy. Moi drodzy, skupcie się na drewnie. Zobaczmy, może by się dało ściąć to drzewo tutaj. No nie wiem, jeszcze dam mu czas, bo może za jakiś czas owoce się pojawią, nie? Tak sobie myślę, że dobrze by było, gdyby tak się stało. To co, Julia? Posiedź trochę z Bobem. Spróbujcie złowić więcej ryb. Od 0 do 6. Ten tu z tymi owocami to sobie ledwo radzi. Kto jeszcze ma wysoki harvest? Julia, prawda?
od 1 do 3 owoców. Leandro, no musi się wyspać, no nie można sobie pozwolić na to, żeby... Też 0,1 to mało, nie? Ta eksploracja jest ważna, możemy odkrywać nowe tereny, znajdować nowe przedmioty. Łowienie ryb też jest ważne. O, Jacob odpoczął. O, teraz będzie jeszcze lepiej, no jeszcze lepiej eksplorowali, ale czy to jest najważniejsze? W sensie ważniejsze jest chyba... zdobyć owoce, ale co, od 1 do 2? No niewiele się zmieniło. Dobra. Zobaczmy jeszcze, jak z wodą stoimy. Jest okej, okay, jest dobrze. Ten dobrze śpi, Alejandro. Musi mieć czyste sumienie. Iliana bardzo słabo sobie radzi ze spaniem. O, no wreszcie. Znaczy, Iliana dobrze, miałem na myśli Julię. O, fantastycznie. Uwielbiam, kiedy moi bohaterowie zdobywają poziomy. Ale niestety za dużo tych ryb nie złowili. Miało być od 0 do 6, złowili jedną. Mało drewna, no mało. Ci odkrywają kolejne tereny. Elegancko. I się dogadują przy tym. Sprawdźmy, co odkryli. Zagubiony plecak. Przeszukajmy. No dobrze, dobrze. Wyślemy w tym celu Juriego. Pewnie oberwie zaraz od jakiegoś węża. Udało się. O, lornetka. Zobaczmy, co nam daje ta lornetka. W ogóle mam narkotyki, ale... nie wiem, jak tego używać. Przypuszczam, że to wymaga stołu jakiegoś medycznego. A co tutaj jest? Plus 5 do eksploracji. Dajmy to Alicji. Chociaż Alicja pewnie będzie więcej czasu spędzała na gotowaniu niż na eksploracji niedługo. Spróbujmy dać Jacobowi. 51. Kto tu jeszcze mógłby się nadawać do eksploracji? No tylko ten. Dobrze, damy mu trochę więcej. Doskonale. A tutaj właśnie Iliana mi zebrała level kolejny. 15 punktów, pięknie to wygląda, nie? Skradanie raczej nie będzie dla niej specjalnie istotne. Wiedza to się sama rozwinie. Okej, 100 inteligencji, dorzućmy trochę. I co my jej tutaj harvesting, czyli zbieractwo? Łowienie ryb? Może niekoniecznie. Będziemy na pewno mogli dużo rzeczy jej tutaj poprawić. Niech będzie zbieractwo. Elegancko. I nawet wyślemy ją tutaj do zbieractwa. No, dużo owoców gwarantuje nam, ale tylko 1 do 2 to tak mało. A jakbym poprawił, sprawdźmy to. Wiem, że. O, jacie. 1 do 3, czyli stan tych urządzeń. Widzicie, no. Stan tych urządzeń decyduje o tym, jaki efekt jest. Szanić, trudno. To jest istotne. Scavenging. Kto ma jeszcze scavenging wysoki? Chyba Alejandro. Alejandro! Ty masz wysoki scavenging? 55. Julia też ma coraz wyższy. O, Bob awansował. Czyli Alejandro! Wyślemy Alejandro. Czyli warto pracować na tych narzędziach, kiedy ich trwałość jest wysoka. I od 5 do 10 mogę teraz uzyskać. Dobrze, no niech będzie. Od 2 do 5, no kurde, nie wiedziałem. To fantastyczna rzecz. Skille, 4 punkty, no naprawdę. Łowisz ryby sobie doskonale sam. Co byśmy chcieli jeszcze od ciebie, co? Może wytwarzanie przedmiotów, niech będzie. Chociaż Bob, ty mózgowiec nie jesteś niestety. Oczywiście większość swoich materiałów wykorzystam teraz na ulepszenie od 0 do 5. To właściwie niewiele poprawiło.
Ale to jest ważne miejsce. Tutaj trzeba mocno naprawiać. Żeby to miało świetnie, żeby to przynosiło najlepsze efekty możliwe. No dobra, tu na razie nie pracują. Zawsze to jakaś dodatkowa wiedza, nie? Wypoczęła sobie. Ten zebrał 3 świeże rybki. Bardzo dobrze, 3 owoce mamy. Okej. A jak tutaj idzie? Poprawiają się im umiejętności. 7 drewna. No pięknie. Ale się nie dogadują. I tak bywa. Kolejny... bardzo dobrze idzie. Uważam, że idzie bardzo dobrze, chociaż martwi mnie to jedzenie ciągle. I to, że nasza wynalazczość trochę cierpi ostatnio. I wytwarzanie. Ale najważniejsze jest przetrwanie. Hello! Wiesz, jesteś naprawdę uroczy. No nie no. Iliana ma 16 lat, Alejandro ma chyba ze 32. Cześć, Iliana. Jak się masz? Hello. Wszystkiego uroczego, tak powiedzmy. No i dla ciebie też uroczego dnia. Powiedziałaś uroczego? O Boże, ja powiedziałam uroczego. O mój Boże, o mój Boże, o mój Boże. To... co masz na myśli? Co on powiedział? Co on... O rany. No jasne. Świetnie. Poczekam na ciebie w dżungli. Nie zapomnij koszyka na owoce. Jak tu doszło do tej rozmowy, że ona się... Okej, okay, bye bye. Okej, okay, dżungla. Koszyk z owocami, dżungla. Okej, okay, poprosił, żebym poszła z nim zbierać owoce. Czy to było dziwne? Niepokojące? Może nie było, a może było. Nie mam zielonego pojęcia. Ale się polubili i zebrali 8 owoców dodatkowych. A, te, jednak te relacje są istotne dla naszego przetrwania. No, owoców mamy dużo, ale będziemy jedli ryby. Tak długo jak ta chorobowość nie jest jakaś strasznie niepokojąca, no to... Ale oni się leczą dosyć dobrze. To znaczy, te choroby znikają, jak są w takim stanie. Okej. Tutaj. Ale znaleźliśmy się oto w sytuacji, kiedy wszyscy są najedzeni. To mi się piekielnie podoba. I mamy jeszcze tutaj... Wow. Dobra, jedzenie przestaje być problemem. To dobrze. To znaczy, że pozyskujemy na tyle dużo, żeby się nie martwić. Natomiast problemem jest... przeszukaj. Albo zapoluj na wielkie pająki. Bo przeszukaj, bo to... Cholera, tylko on oberwie i to tak mocno, nie? Ale mamy jeszcze go czym leczyć. O, udało mu się skradać. Świetnie. Brawo, Yuri. O, proszę. O, szczęśliwe grzybki. I jakiś coś na szczęście jeszcze oprócz tego. No, powiedziałbym, że sobie radzą wyśmienicie. Co my żeśmy znaleźli? Lucky Charm. Co to jest? To jest... O, plus 10 do choroby, minus 20 depresji. I plus 5 do scavenging. To damy Julie. Myślę, że z Julie zrobimy takiego scavengera, harvestera. Bo ona coraz lepiej sobie radzi. Harvesting i scavenging. Chociaż ona ma mało, to może lepiej dać... Dajmy Juriemu, bo przecież najważniejsze rzeczy są w obozie, nie? Okej. Okay. Tu zbieractwo tych wszystkich przyrządów jest istotne. Od razu naprawiajmy sobie. 1, 5, 15. No to nie ma sensu naprawiać. Będziemy się starali trzymać powyżej 90% te wszystkie urządzenia, które tutaj są i których używamy w danym momencie. To nam zapewni największą możliwą efektywność, nie? Niech się zdrzemnie. Tutaj. Ktoś musi odpocząć, nieprawdaż? Alejandro musi odpocząć. Jacob niech sobie jeszcze podróżuje. Ta parka niech ciągle, one ciągle powinny zbierać te owoce.
od 2 do 5, więc jest okej. Okay. Chociaż w zasadzie mamy nadwyżki jedzenia, to może zrobić z nimi coś innego. To dziewczę prześliczne, niech nam odpocznie. To dziewczę prześliczne, niech zajmie się wynalazkami. To oznacza, że muszę naprawić tą biblioteczkę. Ja chyba nigdy nie zrobię tego garnka do jedzenia. Ale spokojnie, no nie musimy się tym przejmować. Alicję też wyślemy do spania. Bob niech sobie tutaj... Bob niech sobie łowi rybki. A ta parka niech zbiera. Czy możemy jakoś zmęczenie wyleczyć Juriemu? O, 1,5 głodu, to tylko głód redukuje. Możemy mu zmniejszyć depresję, ale u niego depresja jest ok. Nie jest też przesadnie ranny. Zobaczmy jak z ranami Julii, bo ona obrywała gdzieś tam podczas tych wszystkich wojaży. Oj. Zgubiłem ją z oczu. Tu, potrzebowałem tego? Nie. Potrzebowałem... Nie jest. Jest tylko zmęczona. Dobra. No dobra, dobra. Moi drodzy, pozdrawiam was zatem bardzo, bardzo serdecznie i do następnego razu. I mam nadzieję, że wam się podoba, bo ja się bawię świetnie, kurczę, jakbym musiał przerywać tą serię. Znaczy, ja będę grał, tylko jakbym musiał przerywać tą serię i nie publikować dalej, bo was to nie interesuje, to by mi było słabo. Najważniejsze, że ja się dobrze bawię chyba, nie? Gdzieś tam na dłuższą metę. No cóż, trzymajcie się, dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. Pa, pa!